Witam wszystkich na moim kanale serdecznie. Jak zwykle pokazuję swoje mamki. Jest młode są. Jest dużo dosyć młodych. Bo chyba ze 40, 30 na pewno tam się uchowało. Trochę pozamieniałem. No ale odpukać na razie wszystko jest fajnie. I tak jak planuję, około 130 murzynów, do tego gdzieś z 20-25 Budapesztów siwych, mocnych. Kolega taki tutaj zbyt gorszczy chce po prostu, przywiezie mi 30, około 30 Budapesztów siwych, bardzo mocno ganianych, a w tym miejsce weźmie sobie ode mnie tych z drugiego, trzeciego lęgu murzynów. No, to mi trochę podniesie te murzynki do góry jeszcze bardziej, bo chodziły, także około 150 gołębi bitych. Niech sobie fajnie jesienią lata pod jastrzębia i będzie fajnie. Do zabawy. Pewnie z tego znowu mi zostanie jakieś 70. No ale trudno. A, pokażę wam jeszcze, panowie, zobaczcie, tutaj posiałem buraczki, widzicie? Buraki wsiałem normalnie tutaj wzdłuż woliery i nakryłem taką siatką, żeby mi nie wydziobały. Mam to już sprawdzone od paru lat. Tą siatkę troszkę obniżę później i będą wystawały tylko te liście. One fajnie później to ścinają normalnie, nie rozgrzebują, ścinają, naprawdę mucą to bardzo, nie? Później biorę tą siatkę, obniżam, bo kiedyś miałem tylko wsiane, nie? Oni rozdrapują wtedy, nie? One rozdrapują i niszczą i to się nie, a tak fajnie wcinają te buraki aż normalnie, aż im się uszy trzęsą, także polecam komuś, żeby wsiał sobie coś tak naprawdę i zakrył to i zobaczy, co się będzie działo. Mucą niesamowicie. No i wprowadziłem do picia jeszcze im końcówki świerku. Teraz przerastają takie młode końcówki świerkowe. Ja dokładam ich też tak pół garstki na dobrą garść mięty. Dobrą garść pokrzywy, dorzucam jeszcze do pokrzywy troszkę mięty i tych właśnie końcówek świerkowych takich, nie? Teraz są takie wiosenne, fajne, bo one się nadają tylko w okresie takim tym wstępnego wzrostu, nie? Później już nie. Też się trochę suszę, oczywiście zaraz sobie je, już mam narwane, znowu jutro narwę troszkę, póki są jeszcze takie jaśniutkie, nie? One tam mają teraz ile? 5-7 cm, to właśnie takie zrywam i je suszę i też właśnie dodaję do picia. Także jeszcze coś takiego. Był wczoraj jakiś bocian taki, ale go wygoniłem. Niepotrzebne żadne znajduchy teraz. Sobie jeszcze jakieś choróbsko łatwo teraz przyciągnąć. To wszystko się fajnie lęgnie. Odpukacz perłowych też. Jest parę fajnych tam gołądków. Na płaskiej główce naprawdę. Będzie czym się pochwalić, później wam pokażę. Naprawdę rewelacja. Już pierwsze 10 pasiaczków takich gdzieś za 2 tygodnie. No, za 2 tygodnie będę szczepił na pewno. No, ale takie naprawdę fajne to wam pokażę, które warte uwagi są. Wychodzą pasiaczki tam jakieś perłowe już też. No, ale mówię, no to jeszcze nie ma tam specjalnego takiego, co by naprawdę można było się pochwalić, że jest to bardzo fajny gołąbek. Chłodno troszkę ochłodziło się, no ale szczęście tam mam parę takich małych. No ale dobrze siedzą, też przekładam, latam z tymi młodymi, kurde. Bo jest problem właśnie, bo jest chłodno. Ale to nic. Jeszcze z 2 tygodnie, jeszcze drugi lęk się już zaraz będzie kończył. Teraz wyszło mi jakieś ze 30 murzynów. Jeszcze druga 30 niech wyjdzie i już następne wszystkie będą dla kolegi tego z Bydgoszczy. Bydgoszcz czy z Grudziądza. Muszę sprawdzić, nie pamiętam dokładnie.
bo pisał wczoraj do mnie i przedwczoraj, także fajnie. Perłowe też, super. Chłodno, chłodno jest i tak mówię, do kawy coś nagram. Pogoda jest paskudna troszkę. Koszenia trawy jest dużo. Muszę zaraz kosić to wszystko. Dziś i jutro. Tam u psa muszę też jeszcze na tej łące pokosić. Jest, roboty jest. Frygają te młode ciemne, zrywają się już, no ale pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, oby było troszkę cieplej, pokażę fajne gołąbki perłowe, także jeszcze raz pozdrawiam.